Nawiązując tutaj do słów pana posła, pana doktora, dotyczących Unii Europejskiej, tej tożsamości i pewnej prorockiej wizji Jana Pawła II, ja często przypominam słowa z pamięci i tożsamości Ojca Świętego, które dotyczyły wprost procesu w Parlamencie Europejskim, bo również po prostu o głosowaniach w Parlamencie Europejskim pisał. Utrzymuje się, cytując, utrzymuje się nadal legalna eksterminacja poczętych istnień ludzkich przed ich narodzeniem. To eksterminacja zadecydowana przez demokratycznie wybrane parlamenty i postulowana w imię cywilizacyjnego postępu społeczeństw i całej ludzkości. Nie brak innych poważnych form naruszenia prawa Bożego. Myślę na przykład o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałyby również prawo do adopcji. Można, a nawet trzeba tu zapytać, czy nie działa tu również jakaś jeszcze inna ideologia zła, w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi, przeciwko rodzinie. To jest ten obecny stan Unii Europejskiej, raczej stan Unii Europejskiej sprzed 20 kilku lat. Przez te 20 kilka lat stało się bardzo wiele i próbą takiej szybkiej odpowiedzi na pytanie, a być może raczej próbą demitologizacji bardzo wielu kwestii, które często w debacie publicznej się pojawiają, jest mój krótki wykład dzisiaj. Wieniec z gwiazd 12. Część z Państwa wie, sądzę, że nawet większość z nas, że flaga Unii Europejskiej nie przez przypadek to 12 gwiazd ułożonych w okręgu, w wieńcu. Arsène Hartz, autor tego logotypu, tego znaku, który był urzędnikiem Departamentu Pocztowego Rady Europejskiej w latach 51-55, kiedy trwał konkurs na flagę Unii Europejskiej, przed śmiercią wyznał, że miał pewną bardzo konkretną inspirację, rysując tę propozycję konkursową, która zwyciężyła. Ale zanim powiem, co to była za inspiracja, podzielę się z Państwem zdjęciem, które udało nam się wczoraj dzięki Sebastianowi Mojbisenowi uzyskać bezpośrednio ze Strasburga. Zdjęciem Matki Boskiej Strasburskiej z katedry strasburskiej. Dlaczego dzisiaj ją pokazuję? Ponieważ jest ona darem Rady Europejskiej dla katedry strasburskiej. Darem Rady Europejskiej z 1956 roku. Darem Rady Europejskiej, w którego zwieńczeniu widzimy wieniec z gwiazd 12 po świeżo rozstrzygniętym konkursie na znak Unii Europejskiej. Nie wyprą się tego. Arsène Hartz powiedział także, skąd wziął 12 gwiazd. To jest cudowny medalik. To była bezpośrednia inspiracja. Oczywiście obrazy apokalipsy, tak. Ale bezpośrednią, graficzną inspiracją dla tego znaku był cudowny medalik objawiony świętej Katarzynie Labourę. To jest korzeń Unii Europejskiej. No ale nie jedna roślina, pomimo korzeni zdrowych, wydaje owoce zatrute. I przyjrzymy się teraz nie tylko tym pierwszym owocom, które wydaje Unia Europejska. Będę się starał w pewnym sensie podsumowywać też niektóre wypowiedzi, które dzisiaj padały w różnych wykładach. Ale jeszcze pokażę Państwu ten fragment inskrypcji. Gdyby nie to, że mieliśmy zdalnie przyjaciela, fotografa w Strasburgu, który mógł nam tę łacińską inskrypcję jeszcze dokładnie spisać z dołu witraża, nie mielibyśmy teraz jej tłumaczenia. Nigdzie nie znalazłem tego tłumaczenia w internecie. Unia Europejska nie chwali się tym witrażem na swoich stronach. Nie znajdziemy go w identyfikacji graficznej Parlamentu Europejskiego czy Rady Europejskiej. To tłumaczenie w połowie stulecia, aby położyć kres ich walkom, narody Europy zebrały się w Strasburgu, aby wykonać to dzieło. Wybrali Jacques-Camille Paris, który dobrze im służył. Podarowany przez Europę, zrealizowany przez Maxa Ingranda, witraż został poświęcony przez prałata Webera 21 października 1956 roku w obecności Pierre Fimlina, burmistrza Strasburga. Jeszcze raz serdecznie dzięki dla Oliwiera Münsza, który nam te zdjęcia zrobił i tę inskrypcję nam wczoraj spisywał.
Coś jeszcze udało się odnaleźć. Oficjalne zaproszenie na te uroczystości z 1956 roku. Tak wyglądały początki europejskiej wspólnoty. To nie był tylko Robert Schuman, o którym za chwilę będę parę słów mówił. Czcigodny sługa Boży Robert Schuman, bo w zeszłym roku Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret o uznaniu heroiczności jego cnoty i rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. To oficjalne zaproszenie na odsłonięcie witraża w katedrze strasburskiej. Witraż będący zarazem ważnym punktem odbudowy katedry, jak i historycznym upamiętnieniem wysiłków zmierzających ku Europejskiej Unii. Bardzo ważne słowa. Europejskiej Unii. Nie zmierzających ku powstaniu wspólnoty węgla i stali. Przecież to były te czasy. Ku Europejskiej Unii. Bo jak to każe nauka retoryki, trzeba tezę powtórzyć 3 razy i raz na wstępie. Unia ma stać się federacją. I nie ulegajmy złudzeniu, że istniały 2 nurty. Każdy nurt unijny zmierzał ku federacji, ku unitarnej federacji z bardzo ograniczoną autonomią państw narodowych. Spór istniał o to, jak szybko to zrobić, czy zrobić to przemocą, i jak wiele tej autonomii po stronie państw ma pozostać. I w tym sporze, w tę samą stronę, ten wózek unijny pchali zarówno chrześcijanie, jak i komuniści. Uroczystość w katedrze będzie miała charakter częściowo świecki, a częściowo religijny. Nie będzie mszy świętej. Pewne rzeczy się jednak nie zmieniają. Często ten spór o Unię w takim uproszczonej debacie publicznej w Polsce jest sporem pomiędzy Robertem Schumanem a frakcjami komunistycznymi. Pomiędzy Robertem Schumanem a Altiero Spinellim. Pomiędzy Robertem Schumanem a koncepcją superpaństwa czy państwa federacyjnego. Ale przyjrzyjmy się choćby ten jeden raz temu, co Robert Schuman naprawdę pisał i naprawdę mówił. Osiągamy niemal niezauważalnie, przymuszeni przez konieczności, nowy, ponadnarodowy poziom rozwoju. Osiągamy niemal niezauważalnie, przymuszeni przez konieczności, ponadnarodowy poziom rozwoju i dalej pisał, to jest coś innego niż poziom międzynarodowy. To jest nowa jakość, nowe państwo. Cel ten powinien zostać osiągnięty poprzez powołanie stałych instytucji wspólnotowych, czyli ustanowienie nowej, pionowej hierarchii władz. I takie zobowiązanie musi być nieodwołalne. Spodziewamy się takich słów od zwolennika wspólnoty niepodległych narodów, wspólnoty narodów. Rzadko kiedy ktoś cytuje te słowa Roberta Schumana, ale on nie miał wątpliwości. Europa będzie Europą, będzie Unią Europejską, jeżeli będzie istniała pionowa hierarchia norm. Bezwzględne poddanie norm narodowych normom Unii Europejskiej. Innymi słowy, będzie istniała kiedyś konstytucja Europy i będzie istniał całkowicie unitarny system prawny. Te słowa wypowiedział do studentów w Moguncji w 1953 roku. Ale to nie wszystko. Znajdujemy u Schumana jasne stwierdzenia, że fragmentacja Europy, ta fragmentacja na państwa narodowa jest anachronizmem, nonsensem i herezją. To w jego wykładzie w Paryżu 2 marca 1951 roku. Gdy rozmawia ze studentami w Moguncji, odnajdujemy tam takie fragmenty. Niepodległość, czyli niepodległość narodowa, staje się w rosnącym stopniu koncepcją fikcyjną, którą zastąpić musi prawo solidarności. To prawo będzie egzekwowane na co dzień w stosunkach pomiędzy państwami, na wzór tego, jak dzisiaj się je egzekwuje pomiędzy jednostkami. Nie służymy już interesom narodowym ze względu na strach i samolubną izolację, lecz poprzez życzliwą komunikację i nieustannie pogłębiającą się kooperację służymy wspólnocie. I tak w oparciu o nasze doświadczenia i refleksje osiągamy nawet niezauważalnie, przymuszeni przez konieczności, nowy ponadnarodowy poziom rozwoju, wykraczający poza poziom międzynarodowy.
Gdy w 1953 roku mówił do Kolegium Europejskiego w Brugii, to cytat za Horstem Langem, prezydentem Fundacji Roberta Schumana w Luksemburgu, mówił tak: wielka idea nie jest gwarancją jedności Europy. Świadomość wewnętrznej jedności wyrasta nie tyle z zaspokojenia potrzeb ekonomicznych, ile raczej z dostrzeżenia wspólnych wartości duchowych. Prawdziwa wiara chrześcijańska jest podstawą i podporą cywilizacji i kultury wszystkich ludów. Chrześcijaństwo w znaczący sposób ukształtowało duszę ludów i wolność osób. Ludy są odpowiedzialne przed Bogiem za siebie i za swoją wspólnotę. To jest różnica. To jest ta różnica integracyjna, w polityce integracyjnej, którą zaraz zobaczymy pomiędzy nim, Altiero Spinelli. Pomiędzy chadecją europejską, która przez lata niosła ideę Schumana, a pomiędzy komunistami, czy socjalistami, czy socjaldemokratami, którzy nieśli w mniejszym lub większym stopniu ideę Spinellego. I nic dziwnego, że cała dzielnica w Brukseli nazywa się dzielnicą Schumana, a główny budynek parlamentu budynkiem Spinellego. Gdy ostatni z cytatów, który znalazłem, Foreign Affairs, w artykule France and Europe, pisał Schuman tak: zanim można było zrobić cokolwiek skutecznego, dogmat suwerenności narodowej musiał zostać złamany. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten kult Schumana, który w naszej polityce narodowej tak często jest przywoływany, żeby uzasadnić odrębności, suwerenności, partykularyzmy w ramach wspólnoty europejskiej, by mówić o wspólnocie narodów. Wspólnota narodów z pionowym unitarnym prawem, wspólnota narodów, gdzie się egzekwuje solidarność, wspólnota narodów, gdzie doszło do strzaskania partykularyzmów, wspólnota narodów, gdzie fragmentacja jest anachronizmem, nonsensem i herezją. Co jest alternatywą? Alternatywą jest coś znacząco straszniejszego. Alternatywą jest Altiero Spinelli. Mieliśmy tę przyjemność, że wydawaliśmy jako Instytut Ordo Iuris razem z Ośrodkiem Cegielskiego, wtedy z inicjatywy wówczas europosła Dobromira Sośnierza, Manifest z Ventotene, czyli ten fundamentalne dzieło rewolucyjnego komunizmu Unii Europejskiej, pisane przez Altiero Spinellego i Ernesto Rossiego na wyspie Ventotene, gdy zostali tam osadzeni przez włoskich faszystów. I tam już pisali, jak Unia będzie miała wyglądać. I widzieli koniec niemalże tożsamy z tym, co przed chwilą dostrzegliśmy w pismach Roberta Schumana. Końcem miała być Unia z narodami, które miały charakter etnicznych folklorów. Końcem miała być Unia całkowicie unitarna, Unia całkowicie pionowej konstrukcji prawnej, Unia całkowicie scentralizowana, Unia jako superpaństwo. Różnica polegała na tym, że o ile u Schumana dojść do tego miało poprzez oddolną, solidarystyczną integrację narodów, to u Spinellego miało dojść do tego poprzez rewolucyjny przewrót partii, która zdobędzie Europę wbrew większości. W czasach rewolucyjnych, gdy nie chodzi o zarządzanie instytucjami, lecz ich tworzenie, praktyka demokratyczna ponosi sromotną klęskę. Pisał Spinelli, a jak się wydaje, bardzo wielu jego wiernych czytelników zasiada dzisiaj w organach, w szczególności Komisji Europejskiej. Pisząc o tej przyszłej Europie, pisał tak: będzie to stabilne państwo federalne, dysponujące europejską armią w miejsce wojsk narodowych. Szczęśliwie nasz kraj jest jednym z wnioskodawców europejskiej armii. Nieodwołalnie pokonane zostanie dążenie do gospodarczej samowystarczalności poszczególnych krajów. Państwo to, chodzi o tą nową Europę, Europa Nowa, wyposażone będzie w organy i narzędzia pozwalające na wyegzekwowanie w sfederowanych państwach uchwał służących utrzymaniu wspólnego porządku. Przy czym państwa te zachowują autonomię pozwalające na obranie takiego kształtu życia politycznego, jaki zgodny jest ze specyfiką danego ludu. Będzie dysponował organami i narzędziami pozwalającymi na wyegzekwowanie w sfederowanych państwach uchwał służących utrzymaniu wspólnego porządku. Wczoraj wszyscy fetowaliśmy decyzję o obniżeniu kary dziennej nałożonej na Polskę w związku z wydobyciem węgla brunatnego. Wydaje się, że zarówno organy, jak i narzędzia już są.
Ale to nie wszystko. Gdy czytamy Spinellego, pisze on wprost. Autentyczny ruch rewolucyjny będzie musiał oprzeć się na tych, którzy potrafili zakwestionować stary porządek. Runą wszelkie stare, konserwatywne instytucje powstrzymujące ten postępowy proces, a kryzys, który zaistnieje, należy odważnie i zdecydowanie wykorzystać. I na koniec ta typowa dla ruchu komunistycznego, sięgając jeszcze do Jean-Jacques Rousseau, koncepcja volonté générale. Widzimy ją wyraźnie u Spinellego. To nie większość będzie decydowała o nowej Europie, tylko uświadomiona grupa, która rozumie procesy dziejowe i to, co jest prawdziwą wolnością. Nie można tego było napisać bardziej bezpośrednio niż właśnie w manifestie z Ventotene. Źródłem wizji i pewności co do słuszności naszego postępowania nie jest namaszczenie z woli ludu. Ona wszak jeszcze nie istnieje. Lecz świadomość reprezentowania najgłębszych potrzeb współczesnego społeczeństwa. Zostaną wydane pierwsze zarządzenia dotyczące nowego porządku. Nieuformowane jeszcze masy otrzymają pierwsze struktury społeczne. Dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe w Europie państwo, a wokół niego nową, prawdziwszą demokrację. Gdy parę lat temu zakończono budowę nowego budynku Parlamentu Europejskiego, imię Altiero Spinellego zostało na nim zamieszczone, ponieważ ten budynek został poświęconym. To niedawny komunikat. Komunikat Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Altiero Spinelli, setna rocznica urodzin ojca Europy. Co tu dodać? Jakie owoce wydały te korzenie zanurzone w Najświętszej Maryi Pannie Strasburskiej? Jakie owoce wyrastają z tego drzewa, które początkowo próbowano oznaczyć wieńcem z gwiazd 12 na wzór cudownego medalika? W tym dokumencie, który przed chwilą pokazałem, jest taki akapit. Spisany przez służby prasowe Parlamentu Europejskiego. To jest oficjalny komunikat. W 1941 roku, będąc więźniem politycznym reżimu Mussoliniego, Spinelli zarysował wizję zjednoczonej Europy w manifestie Ventotene. 20 lat po śmierci autora, w 65. rocznicę powstania manifestu, marzenie Spinellego pozostało wciąż niezrealizowane. Czy nowy traktat, nad którym obecnie dyskutują europejscy przywódcy, będzie milowym krokiem w stronę tej integracji? Który to był traktat? Traktat z Lizbony. On już jest. On już jest. My już jesteśmy w Europie Spinellego. Ona się jedynie domyka. Jeżeli ktoś próbuje mówić, że trwa debata pomiędzy Europą Schumana a Europą Spinellego, to ja mówię po pierwsze, ta debata jest debatą o środki, a nie o drogę i nie o cel. Po drugie, ta debata się zakończyła kilkanaście lat temu przyjęciem traktatu lizbońskiego. My już jesteśmy w Europie, której ojcem, zgodnie z komunikatami Parlamentu Europejskiego, jest Altiero Spinelli. I nie łudźmy się, że przywrócimy tę Europę Robertowi Schumanowi. Gdyby ktoś miał jakąś wątpliwość, gdzie udali się w pielgrzymkę Angela Merkel, François Hollande i Matteo Renzi, gdy nastąpił Brexit. Największy kryzys, bo przecież jak pisał Schuman, zobowiązania państw miały być nieodwołalne. Udali się na wyspę Ventotene statkiem Garibaldi, żeby oddać cześć Altiero Spinellemu u jego grobu. Mówiąc, że szukają inspiracji dla nowego początku po odejściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Schuman patrzy na to wszystko i staje się coraz bardziej odległy. Ten proces beatyfikacyjny wydaje się być taką jego tranzycją w odległe rejony, w rejony hagiograficzne, ale z całą pewnością już niesprawcze w Unii Europejskiej.
Do tego stopnia, że zaczynają pojawiać się uzurpatorzy. W 71. rocznicę deklaracji Szumana Europejska Federacja Młodych, instytucja powstała właśnie w czasach szumanowskich, jeszcze w latach 40., na ku czci Roberta Szumana potwierdziła swoje postulaty, mówiąc, że w ten sposób realizuje spuściznę Roberta Szumana. Po pierwsze, wzmocnienie Parlamentu Europejskiego, wspólne listy wyborcze ogólnoeuropejskie, a nie narodowe, kandydaci do Komisji Europejskiej wybierani w powszechnych wyborach, wzmocnione mechanizmy ochrony demokracji, rządów prawa i praw podstawowych, wspólna polityka fiskalna i podatkowa całej Unii, wspólna unia bankowa i jednolita polityka monetarna całej Unii, jednolita polityka zagraniczna całej Unii, powiększenie Unii Europejskiej dalsze i objęcie wspólną polityką Unii całej polityki zdrowotnej. To jest Europa Szumana? Nie, to jest Europa Spinelliego, która już jest tak silna, że może ten mit Szumana i spuściznę Szumana bezczelnie zawłaszczać, przypisując Szumanowi dowolne tak naprawdę tezy. Bo Europa wygląda dzisiaj tak. Dwie największe grupy w Parlamencie Europejskim to jest Spinelli Group i LGBTI Intergroup. Dwie największe grupy w Parlamencie Europejskim. Wiemy to dobrze, bo obie już dwukrotnie wnosiły o wykluczenie Instytutu Ordo Iuris z rejestru przejrzystości, o którym mówił ksiądz profesor dzisiaj w swoim wystąpieniu. Dwa razy bezskutecznie póki co. Za każdym razem powoływaliśmy motto Europy. Zjednoczeni w różnorodności. Powodując pewną konsternację po drugiej stronie. Ale to, co dzisiaj się dzieje w Unii Europejskiej, to już są ostatnie owoce. Gdy była tutaj mowa, i to w wystąpieniach moich przedmówców kilkukrotnie się pojawiało, o poszukiwaniu nowej religii w Unii Europejskiej, ta nowa religia w postaci nowej ideologii, nowych grzechów, nowych wykroczeń, właściwie jest już tu obecna. Jest nowa symbolika, nowe świętości, nowe tabu. Ku ich ochronie pojawiają się mechanizmy cenzury akademickiej, cenzury słowa. Pojawia się prawo karne, które ma eliminować możliwości swobodnej wypowiedzi. To jest tylko taki pierwszy rzut tytułów i analiz ze strony Instytutu Ordo Iuris na temat tych właśnie, można byłoby powiedzieć, frontowych zagadnień, które dzisiaj, nie pół roku temu, ale dzisiaj dzieją się w Brukseli i w Unii Europejskiej. To są najnowsze owoce. Pan poseł, pan doktor Patryk Jaki wspominał o rozporządzeniu o wzajemnym uznawaniu małżeństwa. Wspaniale to brzmi, ale co to znaczy? Że prawo rodzinne nie będzie już autonomiczne. Że jeżeli dwóch mężczyzn z Polski postanowi zawrzeć związek zwany małżeństwem w Hiszpanii, a w Holandii zaadoptują przywiezione tam z Polski dziecko, to po przyjeździe do Polski polskie państwo będzie musiało uznawać ich wspólnotę majątkową i prawa rodzicielskie. Gdy Unia Europejska słyszy, że Polska skieruje do Trybunału Konstytucyjnego konwencję genderową stambulską, że Trybunał Konstytucyjny w Bułgarii odrzuca konwencję stambulską genderową, bo mówi, ona jest teoretycznie o ochronie kobiet, a jednocześnie stwierdza, że nie wiemy, kim jest kobieta. Ona jest po prostu nieskuteczna. Jeżeli Węgry odrzucają konwencję, jeżeli socjaldemokracja w Słowacji odrzuca konwencję genderową, jeżeli laickie Czechy odrzucają konwencję stambulską genderową, dlaczego? Bo nawet adwokatura tam protestuje, bo konwencja narusza tajemnicę adwokacką. Jeżeli Łotwa odrzuca konwencję genderową, cała Europa Środkowa się budzi. To co robi Unia Europejska w ramach zjednoczenia w różnorodności? Postanawia podpisać konwencję stambulską. W ten sposób, żeby żadne państwo nie mogło już się wyłamać spod tych regulacji. Jednocześnie uzurpując sobie nowe kompetencje. A przecież obserwujemy, w jaki sposób następuje ta uzurpacja.
My wszyscy, jako państwa członkowskie i ich obywatele, oddaliśmy prawo wiążącej wykładnie traktatów Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I możemy sobie krzyczeć i gardłować jako prawnica albo jako ulica, dowolnie dużo, i mówić, że coś się dzieje ponad kompetencjami. Ale podpisaliśmy, że to nie my będziemy interpretować traktaty. Traktaty będzie interpretować Trybunał. Hasła Polska ma zostać zagłodzona, które słyszeliśmy kilka miesięcy temu. Wreszcie Unia Europejska, która na forum ONZ-u jednoznacznie wspiera traktaty zmierzające do zakazu tzw. mowy nienawiści. Kilka dni temu dosłownie nastąpiło zerwanie obrad w ONZ-cie, gdzie Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą gwałtem wymuszała na Afryce, państwach Oceanii, Ameryki Południowej podpisanie traktatu, który doprowadziłby, przed czym ostrzegała chociażby Stolica Apostolska, do tego, że państwa afrykańskie byłyby szantażowane: damy wam jedzenie, jeżeli wprowadzicie małżeństwo homoseksualne. Polska jako jedyna wyłamała się z tej jedności unijnej podczas tych prac, ale Unia miała pozycję jednoznaczną. Dzięki temu, że Polska się wyłamała, wiele państw południa, globalnego południa, nabrało wiatru w żagle i doprowadziło do zerwania obrad. Ale widzimy te owoce na poziomie globalnym. Korzenie były piękne i my często o nich będziemy mówić. I często w takiej narracji publicznej, w takiej debacie przywołujemy postać Schumana, przywołamy postać wieńca z gwiazd 12, przywołamy witraż ze Strasburga, ale to jest świat, który przeminął. Tego świata nie ma już ani w decyzjach, ani w aktach prawnych, ani w praktyce, ani w duchu w Brukseli. Tam jest Altiero Spinelli, a w budynku jego imienia wykuwa się nowa Europa. Bardzo Państwu dziękuję.